Na początku tej mszy świętej usłyszeliśmy, że ta trzecia niedziela Adwentu jest niedzielą Gaudete, czyli niedzielą radości. Niedzielą, w której słyszymy ten imperatyw: radujcie się. To nie jest jedyna niedziela w Kościele, kiedy Kościół przypomina nam prawdę dotyczącą radości. Również w czwartą niedzielę Adwentu, która nazywa się niedzielą Letare, słyszymy to samo wezwanie: cieszcie się i radujcie. Kiedy słyszymy tę zachętę, to rodzi się pytanie, czym jest przede wszystkim radość, czym różni się radość od tak zwanej wesołości czy wesołkowatości. I dlaczego tak ważna jest radość dla człowieka wierzącego, dla chrześcijanina? I też rodzi się pytanie, czy radość jest jakąś wartością dodaną z zewnątrz, którą możemy sobie w jakiś sposób zorganizować, czy też radość jest jakimś, w cudzysłowie, produktem, czy z czegoś ono wynika. Ona, ta radość. Bo możemy sobie też zadać pytanie, czy chrześcijanin to jest człowiek, który od czasu do czasu się raduje, jest wesoły, czy też radość należy do istoty chrześcijaństwa. I tutaj zaczynają się takie swoistego rodzaju kłopoty, problemy. Chrześcijanin ma być wesoły czy radosny? Czy radość należy do istoty chrześcijaństwa? Czyli czy prawdziwy chrześcijanin zawsze jest radosny? Trzeba było założyć, że do istoty chrześcijaństwa właśnie należy radość. Ale gdy zadamy sobie pytanie, co jest źródłem naszej radości, to często, czy na czym polega radość, to wielu ludzi by pewnie odpowiedziało, że to jest takie przeżycie miłe, sympatyczne, przyjemne, które rodzi się w człowieku, kiedy osiągnie jakiś sukces, kiedy zostanie nagrodzony, kiedy jest zadowolony, szczęśliwy, zdrowy, bogaty, kiedy uda mu się spełnić takie czy inne marzenia, kiedy inni go doceniają, kiedy staje na piedestale, kiedy może realizować siebie, to wtedy ma powód do tego, aby być radosnym i wesołym. Czy to jest do końca prawda i czy to jest prawdziwa radość i prawdziwe szczęście człowieka? Tak naprawdę. Bo zauważmy to, co usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii. Przykład świętego Jana Chrzciciela. Czy to był człowiek radosny? Czy to był człowiek, według oczywiście naszych kategorii pojmowania radości i szczęścia, czy to był człowiek szczęśliwy i spełniony? Wiemy, że kiedy my mamy okazję do tego, aby siebie wylansować, czy wylansować swoje produkty, czy swoje takie, czy inne życie, to często właśnie z tego korzystamy, żeby inni nas zauważyli, niezależnie z jakim produktem przychodzimy do drugiego człowieka, ważne, żeby nas zauważył. Czy to ma jakąś wartość, czy nie ma wartości, czy jest to po prostu tylko taki brokat, którym często niektórzy się obsypują, żeby zostali zauważeni przez innych. U Jana Chrzciciela czegoś takiego w ogóle nie było. On miał okazję do tego, żeby się wylansować, bo taką okazję mu stworzyli ci, którzy do niego przyszli i zadawali mu pytania, widząc to, co robi. Zauważyli coś niezwykłego, więc zadawali mu pytania, czy ty jesteś Eliaszem, czy ty jesteś prorokiem. Mógł powiedzieć tak, owszem, rozpocząłby swoją karierę, wspaniałą karierę, burzliwą. Pewnie miałby wielu zwolenników, wielu tych, którzy by za nim poszli.
Ale Jan nie. On po prostu realizuje to zadanie, do którego został powołany i wezwany. Nie jestem ani prorokiem, ani Eliaszem, ani Mesjaszem. No to w końcu kim ty jesteś? I kiedy objawił im prawdę, kim tak naprawdę jest, to reakcja tych wysłanników i tych wszystkich wysłanników spośród faryzeuszów była taką reakcją, która wskazywałaby na to, że jakby zaczęli nim gardzić. To właściwie ty jesteś nikim, skoro ty mówisz o sobie, ja jestem głosem wołającego na pustyni, prostujcie drogę pańską, jak rzekł prorok Izajasz. Ty mówisz o kimś innym, ty nie mówisz o sobie. Ty jakby się usuwasz w cień i pokazujesz na zupełnie kogoś innego, kto jest ważniejszy, kto jest tym, który ma przyjść. Zupełnie się odsuwasz, jesteś cieniem. Ale Jan taki był i w tym widział swoje szczęście, swoją radość, właśnie w realizacji swojego powołania do tego, do czego został posłany przez Pana Boga. On nie robił z siebie kogoś innego niż był. Po prostu stanął w prawdzie o sobie samym. Dzisiaj jakże trudno stanąć człowiekowi w prawdzie o sobie samym. Jakże trudno przyznać się do swoich słabości, swoich błędów, swojej ułomności. Lepiej, tak jak powiedziałem, posypać się czymś błyszczącym, otoczyć się różnego rodzaju gadżetami i udawać, że jest się kimś, kim się tak naprawdę nie jest. I dlatego jest coraz więcej ludzi nieszczęśliwych, niespełnionych, a przede wszystkim ludzi, którym brakuje tej prawdziwej radości. Radości, która nie jest dobrem dodanym, ale dobrem przez człowieka w pewnym sensie wyprodukowanym. Ona wypływa z niego. Nie jest jakimś narzuconym z zewnątrz sposobem bycia. Radość wypływa z człowieka. Jeżeli człowiek sam nie stworzy w sobie warunków do rodzenia się w nim radości, to tej radości z zewnątrz nigdy nie zdobędzie. Od nikogo, ani od niczego. Od samego początku dzisiaj w liturgii słowa słyszymy o radości. Ogromnie wesele się w Panu, mówi prorok Izajasz. A na czym polega ta izajaszowa radość? Pan mnie namaścił, posłał mnie, abym głosił dobrą nowinę ubogim, opatrywał rany serc złamanych, żebym zapowiadał wyzwolenie jeńców, więźniom swobodę, obwieszczał rok łaski pańskiej. Ogromnie wesele się w Panu. Dusza moja raduje się w Bogu moim, bo mnie przyodział w szaty zbawienia. Źródło radości jest w Bogu, który zamieszkuje ludzką duszę, który usposabia człowieka do czynów godnych nawrócenia, do czynów, które prowadzą najpierw samego człowieka do Pana Boga, a przez tego człowieka innych, bo pokazuje tym swoim zachowaniem, nie słowami, nie jakimiś transparentami, ale właśnie swoim zachowaniem, swoim życiem, tą radością Bożą, która go przepełnia, pokazuje, że w jego życiu dzieją się wspaniałe rzeczy. Święty Paweł zachęca, mówi, zawsze się radujcie i jednocześnie nieustannie się módlcie. Kontakt z Panem Bogiem, modlitwa, zanurzenie w Panu Bogu są źródłem prawdziwej radości. Raduj się duszo w Bogu, Zbawcy moim. Czy my mamy w sobie tę determinację, aby starać się o tę prawdziwą radość, nie tę wesołkowatość? Kiedyś mówiło się, i to też ksiądz na katechezie, kiedy jeszcze chodziłem na religię, jako dziecko w podstawówce czy w liceum, zawsze nam zwracał uwagę na te różnice, żebyśmy nigdy nie mówili wesołych świąt, ale żebyśmy zawsze mówili ludziom i sobie nawzajem radosnych świąt. Bo to jest, mówi, zupełnie inna waga. Radość, a wesołość to jest zupełnie coś innego. A my, chrześcijanie, o tym często zapominamy, często właśnie życzymy sobie tych wesołych czy wesołkowatych świąt, nawet na bombkach piszemy wesołych świąt, a nie radosnych, na życzeniach,
składając sobie życzenia, zapominamy o radości, która wynika z kontaktu człowieka z Panem Bogiem, z tego usuwania siebie w cienia, pokazywania Pana Boga. Idą święta, wiadomo, że to jest też okazja do tego, aby w domu też siebie wylansować i powiedzieć, jak to się ja nie napracowałem, czy nie narobiłem. Okna umyte, dywany wytrzepane, mieszkanie posprzątane z kurzu, wszystkie potrawy przygotowane, choinka wystrojona i też i na zewnątrz, żeby sąsiadom pokazać. Kogo chcesz pokazać w tym swoim życiu, w tych świętach? Siebie? Swoje utrapienie, swój ból, że się napracowałeś, czy chcesz swoim życiem pokazać tego, który przychodzi? Chcesz pokazać Boga, który do nas przychodzi w tym małym dzieciątku, że On jest najważniejszy w twoim życiu, że On decyduje o twoich wyborach, twoich myślach, twoich gestach, twoim postępowaniu wobec drugiego człowieka. To On jest tym najważniejszym. Kogo w tych świętach chcesz wypromować? Siebie czy Pana Boga? Czy chcesz pokazać innym, jaki to ty jesteś, czy ja jestem wspaniały, czy też pokazać, jak wspaniały jest Bóg, który dokonuje wspaniałych rzeczy w moim życiu? Jeżeli to zrozumiemy, to będzie nas przepełniała prawdziwa radość. Radość, która jest przede wszystkim nacechowana wielką cierpliwością, wielką życzliwością. Radość, która nie daje się prowokować, radość, która nie daje się, można powiedzieć, zdenerwować, radość, która się nie przejmuje takimi czy innymi niepowodzeniami, bo wie, że prawdziwe źródło radości jest w Panu Bogu i w tym, że człowiek jest z Nim zjednoczony. Jak chcę przeżyć te święta? Jak chcę przeżywać te radość, która jest istotą chrześcijańskiego życia. Powstańmy.